No właśnie, kim jest Bella? Bella to jest robot, który pracuje od pewnego czasu na krakowskim lotnisku. Uwaga, on pomaga tu państwu w obsłudze, nikogo nie zastępuje, tylko im pomaga. A przyszłość krakowskiego lotniska to są właśnie tego typu innowacyjne rozwiązania, ponieważ Bella wchodzi też w taką interakcję z pasażerami. Z jaką reakcją, czy to podróżnych, czy właśnie klientów restauracji spotyka się ten miły robot? Zazwyczaj wszystkim to się bardzo podoba i chętnie z tego korzystają, także mamy nadzieję, że Bella kocica zostanie z nami na dłużej. Opera Rara zaprasza na kilkudniową jesienną edycję. Będzie Samuel Marinho, zjawiskowy sopranowy kontratenor. Będzie sceniczna prezentacja świeckich kantat Bacha pod nazwą Bach Goes Opera w reżyserii Pawła Świątka w Teatrze Słowackiego. I będzie bardzo piękny zestaw muzyki, którą określiliśmy jako opera sacra, ponieważ krążymy cały czas wokół ludzkiego głosu i ten ludzki głos objawia się nie tylko w dosłownych, scenicznych dziełach operowych, ale także w muzyce sakralnej, która przecież jak cała sztuka jest rodzajem przestrzeni publicznej, a więc Thomas Hampson, fantastyczny basbaryton, właściwie legenda międzynarodowej sceny operowej w Requiem niemieckim Brahmsa, ale także wspaniała XVII-wieczna muzyka wykorzystująca idiom ludzkiego głosu, idiom poetyckiej frazy. A więc zapraszam 25 października do 1 listopada Kraków, Opera Rara. Kraków to niewątpliwie miasto kultury i tej wielkoformatowej, ale również tej tutaj, lokalnej, która przychodzi niejednokrotnie do Was do domu. A to wszystko między innymi za sprawą takich organizacji jak Wszyscy Obecni. Parę lat temu, jak założyliśmy fundację, to po roku naszej działalności ja się przeprowadziłam do Hiszpanii i tam, pamiętam, bardzo mi się tęskniło za całą grupą teatralną, za całą fundacją. I tam pierwszy raz wpadł mi pomysł do głowy, żeby zrobić może jakieś spektakle na podwórkach właśnie tutaj u nas. Pomysł się też wziął z tego, żeby dotrzeć do ludzi, którzy do nas nie przyjdą na spektakl. My normalnie gramy na scenie, tutaj nawet na wietora, ale wiedzieliśmy, że są osoby, które nigdy nie przyjdą ze względów zdrowotnych, ze względu na swój wiek i chcieliśmy zrobić spektakl, żeby po prostu sąsiedzi mogli wyjrzeć przez okno albo wyjść na balkon i też uczestniczyć w tym, co inni mogą zobaczyć na scenie. Zajmujemy się wprowadzaniem i udostępnianiem kultury w miejscach, gdzie na co dzień jej nie ma. Więc w tym wypadku dla społeczności lokalnej tutaj na Kazimierzu, ale też chodzimy w różne miejsca, jak domy pomocy społecznej, zakłady karne, no tam, gdzie na co dzień teatr nie przychodzi. Czy stare krakowskie legendy da się odświeżyć i czy te nowe wersje się przyjmą do naszej kultury? Na te pytania znajdziecie odpowiedź na nowej wystawie w Bunkrze Sztuki, która nosi tytuł Krakowski Underground – Nowe legendy Krakowa. Wystawę możecie zobaczyć do połowy listopada. Mam nadzieję, że dzieciaki też zobaczą coś w niani dobrego, bo ona po prostu ma takie zadanie, jest takim troszeczkę diabełkiem, można powiedzieć, ale chyba
każdą zmorę można pokochać, chociaż odrobinkę, więc na pewno ma jakieś dobre cechy. Dla dzieci będzie to dość wesoły, rozśpiewany i kolorowy spektakl. Natomiast dla dorosłych myślę, że będzie dużo powodów do autorefleksji i właśnie zauważenia wielu takich sytuacji, które w każdej chyba rodzinie mają miejsce i myślę, że takie fajne krzywe zwierciadło dla każdego. Lewa! Prawa! Lewa!